Niesamowicie się cieszę, że wreszcie nadszedł ten dzień, w którym przeanalizuję Wam moją osobiście ulubioną piosenkę z całego albumu The Tortured Poets Department, Peter. I Peter przenosi mnie do innego świata. Ja ją nie lubię ze względu, nie lubię tylko ze względu na to, o czym ona mówi, że dużo też nam tłumaczy od tego związku Maciej i z Taylor, ale także ją lubię ze względu na to, w jaki sposób ona to tłumaczy, jakimi słowami Taylor przekazuje tą historię. I ta historia też może być inaczej zrozumiana, więc to bardzo, bardzo sobie cenię. I to, że ona łączy się, ten Peter nam się łączy z Cardigan, łączy się nam z August, łączy się nam z Betty i z innymi takimi drobiazgami w po prostu w muzyce Taylor. Więc zapraszam na analizę piosenki Peter. Forgive me, Peter, my lost fearless leader, in closes like cedar, preserved from when we were just kids. Is it something I did? The goddess of timing once found us beguiling. She said she was trying, Peter. Was she lying? My ribs get the feeling she did. Peter to jest nawiązanie do Piotrusia Pana. Wybacz mi, Piotrusiu. Ja będę mówiła tu Piotruś, bo to jest Peter jako Piotr, ale my w polskim tłumaczymy to zawsze na Piotruś. Mój zagubiony, fearless leader. Fearless to jest bez strachu. Zagubiony, nie, może nie... Nieustraszony liderze, dowódco, o. I tutaj mamy bezpośrednie nawiązanie do Cardigan piosenki When Peter was losing Wendy. Myślę, że w głowie mi się układa cały pomysł na odcinek, jak wszystkie te nawiązania będziemy po prostu łączyć ze sobą. Stąd wiemy, że po prostu Cardigan było o Mattie. The Lost może też być reference, czyli nawiązaniem do The Lost Boys, czyli wcześniejszej nazwy zespołu Mattiego Healy, dlatego może on... A Lost Boys to jest też część opowieści, jakby rozdział, nie wiem czy rozdział, ale albo jakaś osobna część opowieści właśnie o Piotrusiu Panu, którym on wtedy był liderem, dowódcą takiej grupy chłopców. I wyczytałam, że właśnie oni robili różne głupie rzeczy, źle się zachowywali, bo byli po prostu grupą chłopców, nad którymi nie było żadnej władzy rodzicielskiej, żadnej władzy osoby dorosłej. Więc tutaj mamy to nawiązanie właśnie do tego Piotrusia Pana, ale także do tej pierwszej nazwy zespołu 1975. Jednakże ta nazwa się jeszcze pojawi i ja będę bliżej o niej mówić wtedy, później w bridge'u. W szafach jak cedr. Cedr to jest takie drzewo, które nigdy nie... Ono jest nazywane właśnie evergreen, bo ono nigdy nie przestaje być zielone. Przez całą zimę nadal jest zielone. Właśnie, preserved, tak? Czyli przetrzymane, utrzymane. Jak cedr w szafach albo szafkach utrzymane. Cedr z czasów, kiedy byliśmy dziećmi. Zaraz będę analizować, a teraz przetłumaczymy jeszcze szybko. Is it something I did? Ja zrobiłam coś złego? Czy to jest to, co ja zrobiłam? O, czyli czy ja miałam w tym jakąś winę? Królowa czasu. Nie królowa, bogini czasu. Czasu once found us beguiling. Kiedyś, pewnego razu, kiedyś uważała nas, bo find something, przymiotnik, to znaczy uważać kogoś za coś, czyli uważała nas za czarujących. Beguiling to jest to samo co charming. Powiedziała, że się starała. Piotrusiu, czy kłamała? Moje żebra mają uczucie, albo ja odczuwam takie uczucie w moich żebrach, że ona kłamała. Napiszę, moje żebra czują, ok? Bo ona tak to też pisze. Wybacz mi, Piotrusiu, za co? Później się dowiemy, za co on ma jej wybaczyć. Piotrusiu, to jest po prostu zwracanie się do Mattiego. Mój zagubiony, nieustraszony dowódco. Czyli ten dowódca właśnie i tej grupy, nawiązanie tutaj jest do Piotrusia Pana, ale także był nieustraszony, może on ją trochę poprowadził w życiu, no nie wiem, tak może...
przez niego te życie jej wyglądało takie, jak wyglądało, i dlatego on go nazywa dowódcą. W szafach. Jak coś jest w szafach, to jest schowane. Czyli schowani jak cedr i utrzymani jak cedr z czasów naszego dzieciństwa. Czyli my byliśmy po prostu pochowani, albo ty byłeś taki przechowany, uchowany, w tym szafie schowany i zostałeś taki, jaki byłeś w naszym dzieciństwie. To dzieciństwo, to już wam mogę teraz powiedzieć, że odnosi ją do czasu, w którym 10 lat temu, tą dekadę temu, i Taylor już nie jeden raz w piosenkach mówiła, że byliśmy tylko dziećmi wtedy. Nie byliśmy jeszcze dorośli, dopiero teraz dorośliśmy. I tutaj też mówi, to było nasze dzieciństwo. Wtedy mieliśmy potem 25 lat bodajże. Teraz, z perspektywy wieku 35 lat, Taylor widzi ten czas jako czas dzieciństwa. Niedorosłego, nie dorośliśmy jeszcze. I ty się taki uchowałeś, schowany w szafie. Czy to jest coś, co ja zrobiłam? Czyli, bo ona, no wiadomo, on już odszedł, Peter. Taylor się pyta, czy to moja wina? Czy ja coś zrobiłam nie tak? Bogini czasu i timing... To jest, jak macie good timing, to jest dobra taka synchronizacja w czasie. A jak macie bad timing, no to niestety zły czas. Na przykład jak ktoś będzie nagrywany i nie wiem, wtedy się przewróci, to jest taki bad timing, wiecie. O kurczę, ale wyszło. No i tutaj po pierwsze jest ta bogini czasu, a po drugie, że my w czasie, cały czas to mówiłam, i przy LOML, i przy Chloe, or Summer, Sofia, or Marcus, też mówiłam, że oni się w czasie nie zgrywali. Pełno razy było, że latali w swoich orbitach, ale się tylko przekraczali, tak krzyżowali, ale nigdy w czasie nie umieli się spotkać. Dlatego mam wrażenie, że to timing to tutaj, że nie jest the goddess of time, tylko of timing, wyczucia w czasie, może bogini wyczucia w czasie. O, powinnam to tak przetłumaczyć. Raz kiedyś uważała nas za czarujących, czyli kiedyś po prostu byliśmy czarujący, a teraz powiedziała, że się starała. Piotrusi, czy ona kłamała? Czyli właśnie ten timing, że ktoś się tam starał. No nie było żadnego osoby, która ich tam układała jak mapec. Papec, przepraszam, nie mapec. Ale po prostu mówi, że timing, po prostu zły był timing. I powiedziała, że ona się starała, że ten timing się starał. Może i ona, i Mati się starali mieć ten timing lepszy, czyli to wyczucie w czasie. I teraz Taylor się pyta, takim niewinnym, ta piosenka jest bardzo niewinna, taka, czy ona kłamała, bo w mojej klatce piersiowej, bo oczywiście żebra mówią nam o klatce piersiowej, że w mojej klatce piersiowej ja czuję, jakby ona kłamała, czyli nikt się tam nie starał o ten timing, żeby wreszcie się spotkać w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. Jezu, ta piosenka to jest... Ja mogłabym gadać i gadać. Mam nadzieję, że aparat mi się nie wyłączy, bo jest risky. Nawet jeśli słyszycie takie szumy, to mój wentylator w wiatrach tu chodzi, bo jest tak ciepło, że po prostu aparat by mi się od razu przegrzał, gdybym tego wentylatora nie miała włączonego. Refren. And I didn't wanna come down, I thought it was just goodbye for now. You said you were gonna grow up, then you were gonna come find me. You said you were gonna grow up. Then you were gonna come find me. You said you were gonna grow up. Then you were gonna come find me. Words from the mouths of babes. Promises oceans deep. But never to keep. Oh, never to keep. Specjalnie to wszystko przeczytałam. Nie powiedziałam wam, że to jest powtórzenie. Bo to ma też znaczenie. To powtarzanie. Ja nie chciałam zejść na dół. Zaraz powiemy... Albo teraz powiemy o tym zejściu na dół, jak sobie przetłumaczymy. I albo a, ja... Myślałam, że to pożegnanie jest tylko na razie, chwilowe. Może na chwilę. You said you were gonna grow up. Powiedziałeś, i tutaj jest też fajne następstwo czasów, ale nie chcieliście, kiedyś mi powiedzieliście, że nie chcecie gramatyki, więc nie zrobię tej gramatyki, chociaż moje nauczycielskie po prostu serce rozrywa się, żeby wam to wytłumaczyć. Ale powiedziałeś, że dorośniesz, że masz w planach dorosnąć. We're gonna grow up. I to then jest, a wtedy, to znaczy then, a wtedy, że przyjdziesz, że mnie znajdziesz. O, a może nie a wtedy, tylko i wtedy mnie znajdziesz. Promises oceans deep, czyli
mocne obietnice, takie głębokie, tak jak ocean, czyli bardzo mocne, takie duże obietnice, wielkie obietnice. My mówimy po angielsku, można powiedzieć Ocean's Deep. Nigdy nie do utrzymania. Wendy. Taylor is Wendy, która nie chciała zejść na dół. Piotruś Pan latał w chmurach, będąc wiecznym dzieckiem. I Wendy, czyli Taylor, ona się wzbraniała od zejścia na dół, czyli dorośnięcia. I ona nie chciała tego zrobić, ale zeszła na dół i myślała, że to pożegnanie będzie tylko na chwilę, bo Piotruś jej obiecał, że dorośnie i też zejdzie na dół i wtedy ją znajdzie. I to powtarzanie tego, ja mam chciarki, bo ja tak kocham tą piosenkę, powtarzanie tego, you said you were gonna grow up, then you were gonna come find me, you said you were gonna grow up, then you were gonna come find me, to jest takie, no powiedziałeś to i ona w głowie sobie cały czas, obiecałeś mi to, bo to była tak głęboka obietnica, tak mocna, że ona w głowie cały czas tą jak mantrę powtarza, dlatego pewnie też ten refren jest taki powtarzający, że to powiedziałeś, nic z tego nie wyszło i never to keep. Nigdy tego nie dotrzymałeś tej obietnicy. Zauważcie też tu głoski, jakie to są mocne głoski. G, K i D. Ty, K. Czekajcie. P, B, Ty, D i K, G to są plosives, czyli takie głoski wybuchające. One są bardzo, bardzo takie agresywne. Jak powiemy coś tą głoską, na przykład dlaczego bomba ma dwie głoski B? Bo B wybucha, onomatopeja. I tutaj Taylor mam bardzo dużo tych głosek plosives, czyli wypłachających głosek zawarła w tym powtarzaniu. You said you were gonna grow up, then you were gonna come find me. Czyli co najmniej po trzy te głoski. Ja, jak tego pierwszy raz słucham, ja od razu zauważyłam ten rytm tych wybuchających głosek, tych agresywnych głosek, że ona jest zła, że you said you were gonna grow up, then you were gonna come find me. I to, jak to jest takie powtarzane, ten rytm, to też daje to takiego innego odczucia, takiego mocnego. Bardzo mi to pomaga właśnie we wczuciu się, te głoski nawet, których Taylor tu użyła, wczuciu się w cały przekaz tej piosenki. Nie wiem, czy Wam to pomaga, ale tak jako ciekawostkę można wiedzieć zawsze. Are you still a mind reader? A natural scene stealer? I've heard great things, Peter, but life was always easier on you than it was on me. And sometimes it gets me. When crossing your jet stream, we both did the best we could do underneath the same moon in different galaxies. And I didn't want to hang around. We said it was just goodbye for now. Czy umiesz nadal czytać w myślach? O, tak bym to powiedziała. Naturalny jakby złodziej sceny, ale to w takim pozytywnym znaczeniu, że to jest taka osoba lubiąca występować, lubiąca być na scenie. Mam takie wrażenie, przynajmniej. Słyszałam great things, to są takie duże rzeczy, takie wielkie rzeczy. Może o Tobie, Piotrusiu. Ale życie zawsze było łatwiejsze dla Ciebie niż dla mnie. Albo takie on you, na Tobie. O, ale życie było bardziej pobłażliwe dla Ciebie niż dla mnie. Czasem mnie to może nurtuje albo dopada, it gets me. Kiedy przecinamy nasze jet stream, dosłownie jet stream to jest prąd strumieniowy, ale to są może orbity, bym powiedziała, orbity, bo widzę, że to jet streams are the fast flowing narrow mending air currents in the atmosphere of the Earth, Venus, Jupiter. Napiszę orbity, bo o to chyba tu chodzi. Obydwoje zrobiliśmy, co mogliśmy. Pod tym samym księżycem w innych galaktykach. Nie chciałam tam wisieć, jakby hang around to jest tak czekać, ale wydaje mi się, że chodzi o to wiszenie też na górze. Powiedzieliśmy, to jest teraz to we said, it was just goodbye for now, że to było tylko tymczasowe pożegnanie. Czy nadal umiesz czytać w myślach? Czy nadal jesteś naturalnym złodziejem sceny? Tu mi się wydaje, że Taylor się pyta, czy nadal jesteś taki, jaki byłeś. Czytanie w myślach, może tu chodzi o to ich special connection. Taylor już śpiewała o tym, że on był jej twin, że straciła bliźniaka, czyli oni się naprawdę na takim, już Wam kiedyś to tłumaczyłam,
oni się dochodzili i rozumieli na takim innym levelu, przez to, że obydwoje mieli takie same zainteresowania, takim artystycznym levelu. No i może o to chodzi, że ona nie musiała nic mu mówić, bo on się już domyślał, o co jej chodzi. I czy nadal tak jesteś? I czy nadal naturalnie skradniesz scenę? On jest performerem, on jest piosenkarzem, może wśród znajomych też jest bardzo charyzmatyczny i o tym tutaj Taylor pyta, czy nadal taki jesteś, Piotrusiu? I słyszałam wielkie rzeczy, Piotrusiu. Wielkie rzeczy może o nim, różne rzeczy po prostu słyszała, co zrobił, czego nie zrobił, ale życie było zawsze bardziej łaskawe dla Ciebie niż dla mnie, bardziej pobłażliwe. Dlaczego? Ponieważ o Taylor, pomimo tego, że miała kilku facetów wcześniej jeszcze i później też, i pisała o nich piosenki, to były normalne takie związki, to od razu była, wiecie, uważana za serial dater, za osobę bardzo rozwiązłą. A tu Mati randkował z przypadkowymi laskami poznanymi w internecie, będąc osobą sławną. Załował się ze swoimi fanami na swoich koncertach, robił po prostu jakieś komentarze okropne. Czy kiedykolwiek o nim słyszeliście, jeśli nie słuchaliście Matiego wcześniej, zanim się dowiedzieliście, że był z Taylor? Not really. Więc tutaj chodzi o to. Dla Ciebie życie zawsze było łaskawsze, więc i też przez to wiemy, że Taylor zdecydowała się z nim nie być te 10 lat temu, ponieważ nie chciała, bała się, że zagrozi to jej karierze i jej imidżowi, który kreuje swoją po prostu twarzą i jej muzyką. I czasem to do mnie, mnie to dopada albo dociera, kiedy przecinamy nasze orbity. Co to znaczy? Już parę razy było, że oni się po prostu przez te 10 lat gdzieś tam spotykali od czasu do czasu. I wtedy może ona, jak go spotykała przypadkiem, to na jakichś galach, rozdaniach, jakichś imprezach, nie wiem, branżowych, że rozrobiliśmy, obydwoje się staraliśmy, obydwoje zrobiliśmy co tylko możemy, mogliśmy, pod tym samym księżycem w innych galaktykach. Nie da się chyba być w innej galaktyce pod tym samym księżycem, ale to mam wrażenie, że to jest nawiązanie właśnie do Piotrusia Pana i Wendy, że Piotruś Pan latał sobie, a Wendy zeszła na Ziemię, była już na Ziemi, była trochę na innej planecie, że tak powiem. No, że po prostu byliśmy w tej samej jakby branży, ale całkiem innych światach. Może światy fanów też się dzieliły, w całkiem innym towarzystwie się obracaliśmy, pomimo tego, że byliśmy na tej samej Ziemi, w tej samej branży muzycznej. I nie chciałam czekać, jakby wisieć, więc zeszłam na ziemię, ale powiedzieliśmy sobie, że to będzie tylko tymczasowe pożegnanie. I powtórka z rozrywki, czyli powtórka z refrenu. You said you were gonna grow up, then you were gonna come find me. Promises, words from the mouth, babe. O, wcześniej tego nie przetłumaczyłam, przepraszam Was bardzo. Czyli słowa z ust babes, takich babe, kochanie, skarbie, słów skarbów, czyli chłopaków może, dziewczyn różnych innych. Właśnie to, no nie wiem o co chodzi w tym, ale tu chodzi o po prostu słowa ust innych ludzi, nie innych ludzi, kochanków może właśnie, że to są obietnicami głębokimi, bardzo głębokimi, głębokimi jak ocean, ale nigdy nie są do zatrzymania, do utrzymania, przytrzymania tej obietnicy, do jej spełnienia. I teraz bridge. And I won't confess that I waited, but I let the lamp burn. As the man masqueraded, I hoped you'd return. With your feet on the ground, tell me all that you'd learned. 'Cause love's never lost when perspective is earned. And you said you'd come and get me, but you were 25. And the shelf life of those fantasies has expired. Lost to the Lost Boys, chapter of your life. Forgive me, Peter. Please know that I tried to hold on to the days when you were mine. But the woman who sits by the window has turned out the light. O, mam ciarki, bo to jest taki piękny bridge. Nie przyznam się, że czekałam. I to było bardzo długo, ta następna fraza, zagadką, bo I let the lamp burn, znaczy pozwalam lampie się palić, ale
mówię, co? O co chodzi? A później nagle do mnie doszło, to było głupie z mojej strony, że ja tego wcześniej nie szczaiłam, nagle, że LED to jest przecież w czasie przeszłym, że ale pozwoliłam lampie się palić i to jest dosłownie spalanie lampy, bo chodzi o te stare lampy takie naftowe. Kiedy faceci się przebierali, byli maskaradą, przebierali się, albo udawali coś, przebierać, udawać, masqueraded. Może ja bym napisała, to chodzi o zmienianie się. Miałam nadzieję, że wrócisz. I teraz będziemy analizować jeden za drugim, linijka za linijką. Czyli nie przyznaj się, że czekałam. Dlaczego ona się nie chce przyznać, że czekała? Ponieważ rozumiem to na dwa znaczenia. Albo nie chce się przyznać, bo jej wstyd, ale ona naprawdę czekała na niego. Albo nie chce się przyznać, że nie może przyznać, że czekała, ponieważ miała innych facetów w ciągu tych 10 lat, więc tak naprawdę nie miała tak otwartego serca na niego czekam na ciebie bezpośrednio. Ale pomimo tego, że nie czekała bezpośrednio, według mnie przynajmniej, pozwoliła lampie się palić. Lampa jest znowu nawiązaniem do Piotrusia Pana i Wendy, kiedy to Wendy zapalała lampę, żeby jak czekała właśnie na Piotrusia, kiedy on do niej przychodził, z tego co wiemy. I tutaj mamy takie trochę dawanie jej zielonego światła, ale ja ci dawałam zielone światło. Jakby pomimo tego, że faceci się w moim życiu zmieniali, to ja miałam nadzieję, że wrócisz i miałaś zawsze zielone światło. Ta lampka cały czas była zapalona. I hope you return with your feet on the ground, czyli ze stopami na ziemi. Piotrusiu, zejdziesz na ziemię, dorośniesz. Że wrócisz ze stopami na ziemi i powiesz mi, czego się nauczyłeś. Nauczyłeś, dowiedziałeś, ponieważ miłość nie jest nigdy stracona, kiedy zyskamy, bo N to można też znaczenie mieć, można też przetłumaczyć jako zyskać. Kiedy zyskamy perspektywę. Może kiedy perspektywa jest zyskana. Nie wiem, czy tak po polsku można powiedzieć, sorry. Chyba tak nie można powiedzieć po polsku, a tak jest po angielsku. Więc ona miała nadzieję, że wróci, ale zaakceptowałaby go tylko. Miała nadzieję, że wróci ze stopami na ziemi, że wróci już dorosły, dojrzalszy, dojrzały, i powiem jej, czego się nauczył, bo zyska tą perspektywę, zyska to inne spojrzenie na świat i wtedy ten czas 10 lat, czy ile, jakikolwiek tam czas, którym na samym początku zdecydowali się nie być razem, on nie będzie, nie pójdzie na straty, bo wtedy my zyskamy perspektywę i się czegoś nauczymy. I powiedziałeś, że przyjdziesz po mnie i będziesz mnie miał, że wrócisz po mnie, bym powiedziała, tak? I to jest nawiązanie bezpośrednio do refrenu. Ale miałeś 25 lat wtedy. I the shelf life to jest data ważności. The expiry date, albo właśnie mówi się też shelf life, czyli życie, na którym produkty mogą być, życie, kiedy produkty mogą być na półce dosłownie. Tych fantazji has expired, no to się przedawniła, o. Albo po prostu skończyła, bo też mówimy. Ale data ważności tych fantazji się przedawniła. Jakich fantazji, że ty wrócisz z nogami na ziemi, Piotrusiu? Jesteś zgubiony. The lost boys. Zatracony w rozdziale twojego życia, który się nazywa lost boys. I tu jest bezpośrednie te znaczenie, znaczy nawiązanie do tego. Oni się w ogóle poznali, jak ten zespół Matiego Healy zmieniał właśnie nazwę, albo chwilę wcześniej zmienił z Lost Boys do 1975 i ona mówi, jesteś zatracony w tym rozdziale, czyli ty zostałeś w tym rozdziale dokładnie wtedy, kiedy się poznaliśmy. A tutaj zapomniałam nawiązać do tej linijki, że ale wtedy miałeś 25 lat i teraz jakby dalej masz te 25 lat mentalnie, tyle ile miałeś wtedy. I jesteś zatracony właśnie, pozostałeś, mentalnie pozostałeś w tym rozdziale swojego życia, czyli te 10 lat temu. To się może wydawać dziwne, o Boże, 25 lat, dla osób młodszych to jest naprawdę dorosła osoba. Dla osób teraz z perspektywy, ja mam 30 lat, Boże, ciężko mi się to mówi, ale mam 30 lat i z perspektywy widzę, że jak miałam 25 lat, to nie byłam wcale dorosła i co? Im jestem starsza, tym widzę tą perspektywę inaczej. No i Taylor też to widzi właśnie po 10 latach, że to było mało, byliśmy dziećmi. I wybacz mi, Piotrusiu, proszę, wiedz, że się starałam. Wiedz, że się starałam utrzymać się, przytrzymać, może przylgnąć do tych dni.
Do tych dni, których byłeś mój. Ale kobieta siedząca przy oknie wygasiła lampę. I Hestend, tutaj mamy to Hestend, to znaczy, że dopiero co się teraz to wydarzyło. Ona jeszcze żyje tą sytuacją, bo to jest ten present perfect czas. I zauważcie, co tu jest takie, jakie to jest genialne. Bo to jest oczywiście nawiązanie do tej Wendy, która siedziała przy oknie i czekała z tą lampą zapaloną na Piotrusia Pana, który wróci. I Taylor też miała tą lampę gdzieś zapaloną, to zielone światło mu dawała. Ale Taylor mówi, ale kobieta, nie dziewczyna, nie dziewczynka, nie ja, ale kobieta, która siedzi przy oknie. Czyli ona już jest kobietą, on został w tym czasie 25 lat mentalnie. On, dzieciak, nie dorosnął i dlatego się teraz nie zgrali w ogóle, jak teraz mieli niby wrócić do siebie. Ona wygasiła światło. To jest tak jakby zakończenie tego związku, że ja już Ci nie daję szansy, ja już na Ciebie nie czekam. To światło zostało zgaszone i już nie masz do czego wracać, a przez 10 lat czekałam. Dlatego to tak lubię. To jest takie pięknymi słowami napisane właśnie to, co ich podzieliło, co ich poróżniło. Tam były jeszcze różne inne rzeczy i to, że Taylor cały czas na niego czekała, gdzieś tam w tyle głowy miała to, jaki on był wtedy fajny, jaki był natural scene stealer, natural mind reader, czy just mind reader, jaki on był wtedy i jak się później spotkali, to zauważyła, że ona developed, a on not really. I uwielbiam to właśnie, że to taka mini rzecz, ale but the woman who sits by the window has turned out the light. I turning out, my mówimy turn off the light, ale to jest wiadomo, chodzi o to wygaszanie tej lampy naftowej takiej ze starszych czasów. I to mini, to rzecz, ta kobieta, to ona nie jest już dziewczynką, ona już dorosła. O, kocham tę piosenkę. No i ostatni fragment to jest oczywiście powtórka z refrenu. You said you were gonna grow up, then you were gonna come find me. Said you were gonna grow up, then you were gonna come find me. Words from the mouths of babes, promises oceans deep, but never to keep. Czyli takie, mam wrażenie, jest to mouth of the, from the mouths of babes, czyli słowa kochanków właśnie, to są promises, to są takie bardzo głębokie obietnice, które nie są nigdy zatrzymane. Dajcie mi znać, jak Wam się podobała ta piosenka, no ja za nią szczerze szaleję za tą piosenką, uwielbiam ją i muzycznie, i to, w jakim je świat przenosi, świat tych nawiązań, świat tego Piotrusia Pana, którego chyba będę musiała obejrzeć film, albo przeczytać książkę, książeczkę, żeby zrozumieć jeszcze więcej może tych nawiązań, bo tyle jestem w stanie wiedzieć, tak znając pobieżnie tą historię, znam ją z dzieciństwa oczywiście, ale teraz jakby do niej nie wracałam, ale bardzo dużo jest tych właśnie nawiązań tutaj, i tego, że po prostu się poróżnili. To było w tej piosence, Boże, zapomniałam. How did it end? Tak? Też Taylor nam mówiła, że oni po prostu charakterami się nie zgrali. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się ciepło i czekajcie na kolejne analizy i Taylor, i innych artystów. Cześć!